Toprent wypożyczalnia samochodów końskich mieści się przy ulicy Fabrycznej 5 w Końskich i oferuje całodobowo krótki i długotrwały wynajem samochodów dostawczych 9-osobowych oraz osobowych. Wynajem możliwy jest z kierowcą lub bez. Telefon kontaktowy 722 012 002. Do wynajmu zaprasza prowadzący tę działalność Paweł Druszcz. W ofercie przedsiębiorstwo posiada wiele samochodów różnych marek. Każdy typ od małego pojazdu do dużego busa. Wypożyczenie odbywa się bez opłaty kaucji. Dodatkowo firma świadczy także każdego rodzaju usługi transportowe, choćby związane z przewozem osób, również na dalsze trasy po terenie całej Polski. O szczegóły należy pytać pod numerem 722 012 002. Prosimy, mamusiu, ładnego dywana, niechże para młody kliknie na kolana. Kliknij tam łodzi tu na tym dywanie i pomyślcie sobie, co się z wami stanie. Dzisiaj jest drugi etap przeglądu kół gospodyń wiejskich. Tutaj te 10 kół, które zgłosiło się do przeglądu, przygotowuje scenkę taką artystyczną. A jest to dzisiaj bardzo wesoło, weselnie, dlatego że przedstawiają scenki takie zwyczajowe wesele. To, co było przed weselem, czyli zwady, swaty, rosacka tak zwana, czy też błogosławiny. Bo nie ukrywam, te niektóre elementy są już zapomniane. I warto przypomnieć, bo przecież koła gospodyń kultywują tą tradycję, to wszystko, co jest związane właśnie z tymi naszymi wierzeniami, to, co było kiedyś, co robili nasi przodkowie, czyli dziadkowie, pradziadkowie. I to jest bardzo ważne. To, co pozostało z tego, co było przed wiekami, te 100 czy 150 lat temu, to jest zapraszanie i błogosławieństwo. Natomiast te inne rzeczy, jak swatanie, to było niesamowite, był to rytuał, do którego przywiązywano bardzo istotną rolę. Dzisiejsze spotkanie to nie tylko przegląd, ale i noc świętojańska, jak się dowiadujemy. Tak, nie bez powodu jestem dzisiaj w wianku na głowie, bo to też i wesela, bo bez wianka wesel nie było, czy bez tych błogosławieństw, ale też będzie dzisiaj noc świętojańska, bo to takie połączenie, czyli ten wianek, który jest bardzo istotny w różnych częściach tradycji na wsi, czy w tradycji ludowej, jest również i noc świętojańska. Także kiedy zakończymy przegląd kół gospodyń, będziemy tutaj tańczyć, będziemy śpiewać pieśni nocy świętojańskiej, będą pochodnie i symboliczne puszczenie wianków na wodę. Już dzisiaj z tego miejsca, w tej pięknej scenerii, zapraszam wszystkich Państwa na finał, kiedy to koła gospodyń dostaną dyplomy, nagrody, nagrodę specjalną burmistrza miasta i gminy 9 lipca. Także szanowni Państwo, 9 lipca spotykamy się ponownie, by przeżyć to jeszcze raz, by powspominać i podsumować ten czwarty przegląd. Tutaj będzie jeszcze też taką ciekawostką. Będą zaproszeni goście z Chicago. Będzie to zespół Wesoły Lud, który tutaj do nas zagości. Będą tańczyć, pięknie śpiewać. I przewidywana jest również niespodzianka, może jakaś kapela góralska. Ale pomyślimy już dzisiaj. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Proszę o kropidło i święconą wodę, bo nasza Marysia przemówić nie może. Teraz ją poproszę o błogosławieństwo, co by było zgodne, to ich małżeństwo. Pokropiliście ich tą święconą wodą, niech ta spoglądają oboje za sobą. Nie gruj, muzykancie, terojo, starościno, weselno, powiem porę słów parze młodych. Gdzie to wybiroz się dzisiaj na zapanno młodo? Dokąd zamierujesz skierować swe kroki, które cię zabierają spod matcyny opieki? Bo nie wiesz, Marysiu, gdzie padniesz,
czy na kwiot pochnący, czy na ostre ciernie. A jedno zauważ sobie, co będziesz dzisiaj przyzekać, co byś później nie musiała nazekać. Marysiu, a nie zol ci matki, co pozostała, patrz, ona łzami się zalała, bo nie wie, co cię w życiu czeka. Przecie ty idziesz za całkiem łopcego człowieka. A matka wi, że już nie lo ciebie grać będzie muzyka, już nie lo ciebie w lesie śpiew słowika i nie lo ciebie dzwon w kościele dzwonił będzie, bo ci nam se cińsko zdunzyć będzie. A teraz zagrojcie jej tę serdeczną matkę, niech ta się wypłace, co by w życiu więcej nie płakała. Tato młodo, już idzie z domu. Oj, spodaj tak młody. Ja wyjdę za wrota i będę uważał. Jak będę sły, to migiem przylecę i powiem. Wyjdź, wyjdź, ino cię schowuj, żeby ci nie zauważyli. Mama, a jak ten Jędrek? Ino lo śmichu podesłał Jakuba o to zapytanie, żeby se ino kiepki ze mnie zrobić. On tak się na mnie ceguś bocy. Jezusie Maryjo, ale byłby wstyd. A boś ty se sama temu winna. Przecież miałaś w kim wybierać. I Józek, i Antek, i Kuba. Mogły go i one zbontować, żeby se śmiechu z ciebie zrobił. Za to zaś im odmówiła. Już ja tam wiem, na co chłopu stać. No ale po Jakubie to nie zauważyłem, żeby skrywał coś chytrego. A nawet po jego gadaniu to było widać, że im na tobie zależy. Nie ma co jeszcze lamentować, pora nie jest tak późno. Ja wam nie gadałam, ale Jędrek wypytywał mnie kiedyś głomarcyś, czy zdrowo i czy będzie go chciała. Pewnickiem przyjdą. A powiedzcie, no kowalu, co tam u was słychać? Ano, u nas starobida. A powiedzcie, no... Wojciechowo, może u was co nowego? A cóż by u nas było nowego? Roboty wiela, ale jaki się tam Pan Bóg siłę daje? Żeby sprawy za długo nie przeciągać, to wiecie, w jakim sprawie przyszli, nie? Jeśli jesteście nam radzi, to dejcie jakie na cynie, napiewa się po ksynie. Jesteśmy mu bardzo radni. Matka, dej no jakie na cynie, oj, tak jeszcze nie zaboc. A ty, Marcyś, jeśli jesteś Jędrusiowo rado, to rozwiąz tę sądeckę swoimi ręcami, co on zawiązał. Ło, jak ładnie sądeckę rozwiązała. To jest znak, że nie tylko Jędrusiowi przychylno, ale i żoną lo niego dobrą będzie. Bóg zapłaci, Marcyś, żeś mi rada. Ja od dawna już czułem miłość do ciebie. I no nie miał śmiałości. Po tym, jak żeś mi na tym opuście odjechała. Kiedyżem cię skrzynkę poklepą. I oto po dobre myśli zrobię. A bo ty żeś tak się wziął przy syćkich ludziach za to klepanie i to jest se po tełku. Przecie jo niejakosi tam jałowica naprzedoj. I no człowiek. Wstyd mi było, ilo tego cię objechałam. Ale chyba już mi nimo z tego za złe. Nimo, nimo. Z całego serca przeproszą. A na przeprosiny przyjmij ode mnie ty korolę i solidóweczkę w prezencie ode mnie. A i bez tego nimo do ciebie urazy. Ale żebyś nie myślał, żem ci nie rada, Bóg ci zapłać, Jędruś. No, no to wiecie. Jo, już tyle się nagodałam, no to teraz już się będę zbierała, bo za tym jo się zawlekę do tych chałupy, a robi się już ciemno, żeby mi jakieś psiska nie pogryzły. No. To poczekajcie dom wam tę opaskę, bo zmazniecie, bo na dworzu jest takie zimno. Widzicie, mnie chycieło za gardło jak godą? Ano, lepiej nie pijcie.
Zimnego mlika oczywiście. Ale jeszcze za czym windę z tych odwóz, to jeszcze wam coś powiem, że ja lubię z mądrymi ludźmi pogodać. Ostańcie z Bogiem! Idźcie z Bogiem! Idźcie z Bogiem! Idźcie z Bogiem.